Płatne parkingi zaczęły funkcjonować w Suwałkach ponad 10 lat temu, ale żaden z nich nie wzbudził tylu dyskusji, co ten na tyłach muszli koncertowej w Parku Konstytucji 3 Maja. W 2019 roku ulicę Hammerschmidta pełną zatok parkingowych wyłączono z płatnej strefy i od tej pory każdy, w tym mieszkańcy okolicznych kamieniczek, mogli bez opłat parkować tu swoje pojazdy. Pod koniec minionego roku do prezydenta miasta trafiła petycja podpisana przez radnego Kamila Lauryna oraz grupę mieszkańców, wskazująca, że na obszarze zatok parkingowych coraz trudniej jest znaleźć wolne miejsce. Autorzy dokumentu wskazali, że najchętniej wrócili by do starego rozwiązania, czyli ponownego ustawienia parkomatów i wprowadzenia opłat za pozostawianie tu pojazdów. Zdaniem zwolenników tego pomysłu, osoby korzystające z parkingów leżących wzdłuż ulicy mniej chętnie pozostawiałyby swe auta na długi czas, licząc się z kosztami. A to sprawiłoby, że mieszkańcy mieliby dostęp do zatok parkingowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie swoich miejsc zamieszkania. Wkrótce po złożeniu tej petycji do ratusza wpłynęły dwie kolejne. Tym razem autorami byli przedsiębiorcy prowadzący w tej części miasta swoje biznesy. Ich zdaniem uruchomienie strefy płatnego parkowania istotnie, a co najważniejsze negatywnie, wpłynęłoby na ich sytuację. Z zainteresowanymi odbyto dwa spotkania. Mieszkańcy narzekali, że w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 nie mają możliwości pozostawienia aut na pobliskim parkingu, ale też skarżyli się na autobusy, które ich zdaniem zbyt często zatrzymują się na tyłach muszli koncertowej, by wysadzić lub zabrać stąd pasażerów, a przy okazji generują znaczący hałas. Wizje lokalne nie potwierdziły wszystkich skarg mieszkańców. Okazało się, że nawet we wskazanych przez mieszkańców porach największego obciążenia zatok wciąż pozostają na nich wolne miejsca. Za uzasadnione natomiast uznano argumenty podnoszone przez przedsiębiorców i rodziców dzieci uczęszczających do położonej obok parkingu szkoły podstawowej. Salomonowym rozwiązaniem mogą być dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców ulicy Hammerschmidta 6, położone w głębi posesji, a nie przy publicznym ciągu komunikacyjnym. Akceptację radnych zyskała więc petycja przedsiębiorców oraz rodziców dowożących dzieci do dziewiątki. W efekcie parkingi wzdłuż tej niewielkiej ulicy położonej w samym centrum miasta pozostaną nieodpłatne.